Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest, ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. List Jakuba, 1 rozdział 23 do 25 wersetu. Historia, którą się tutaj posłużę do ilustracji tego wersetu, rozgrywa się w połączeniu z wielkim hotelem. Wielki hotel został zniesiony dzięki współpracy różnych organizacji międzynarodowych jako wyróżniony projekt w dziedzinie ochrony środowiska. Gospodarka odpadami, energia wiatru, pompa ciepła, naturalne materiały. W holu głównym tego hotelu osoba, która o tym opowiada, mówi, że zobaczyła niewielkie drzwi z następującym napisem. To, co dla nas najważniejsze. I ten człowiek kontynuuje w swoim opowiadaniu. Mówi tak: otworzyłem je z ciekawością, sądząc, że znajdę tu jakąś listę zasad zaakceptowanych i promowanych przez ten hotel. Cóż za niespodzianka. W małym pomieszczeniu wisiało jedynie lustro, którym zobaczyłem swoje własne odbicie. Oczywiście oznaczało to, że dla dyrekcji i personelu tego hotelu najważniejszą osobą jest gość. No i teraz, przechodząc z tego przykładu, można powiedzieć, że Biblia jest podobna do takiego lustra. Gdy ją otwieramy, rozpoznajemy swoje własne odbicie. Nie jest to w pierwszej chwili obraz pochlebny, bo Słowo Boże mówi nam prawdę o nas samych. Każdy rodzaj egoizmu, każda duma, wszystkie złe myśli i czyny są przez nie zdemaskowane. Biblia idzie znacznie dalej. Ona pokazuje nam to, co najważniejsze w oczach Bożych. Nasza osoba jest cenniejsza niż wszystko inne. Tak cenna, że dał On za nas swego własnego Syna. I gdy Słowo Boże pokazuje nam prawdziwy obraz, mówiąc wprost, jesteś grzesznikiem, to nie po to, aby nas ranić, lecz dla naszego dobra. Ma to doprowadzić nas do nawrócenia, wiary w Jezusa Chrystusa i przyjęcia Bożego daru wiecznego zbawienia. Tak mówi Słowo Boże, bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Tak mówi list Jakuba, 1 rozdział 23 do 25 wersetu.